Chciałabym powiedzieć, jak spotkałam Jezusa. W ogóle w chodzeniu z Bogiem jestem dzieckiem. Tak naprawdę to spotkałam Jezusa z pół roku temu. Spotkałam życie dwa lata temu prawie. Ale żeby do tego doszło, powiem Wam troszeczkę o sobie, o swojej rodzinie. Wychowałam się w rodzinie, gdzie dominował alkohol. Mój tata bił moją mamę. Później moi bracia bili. Miałam dwóch braci. Mówię, że miałam, dlatego że jeden nie żyje. Emocje. Zawsze czułam się gorsza od moich koleżanek ze względu na to, że właśnie mój tata bił moją mamę. Moja mama też nie potrafiła nas wychowywać. Była z domu jedynaczką, nie nauczona praktycznie życia niczego, nie umiała nam żadnych wartości przekazać. Miałam wiele marzeń w swoim życiu, których nigdy nie spełniłam. Dokładnie tak 20 lat temu poznałam mężczyznę, partnera, z którym przeżyłam wiele lat, ojca mojego syna, później męża. Jak to Nasielsk słynął w latach 90. z przestępstw, mój mąż też był przestępcą. Jak się spotkaliśmy, chwilę zaraz zamieszkaliśmy razem, żyliśmy jak mąż z żoną. Po jakimś tam czasie zapragnęliśmy mieć dziecko, urodził się nam syn. Kiedy Kamil miał pół roku, Artur przyszedł siedzieć na 12 lat do więzienia. Ja przez ten czas jeździłam, do niego czekałam, bo myślałam, że tak musi być, że po prostu ja tak muszę wychować dziecko, czekać na niego. Tym bardziej, że też on wpływał na mnie w taki sposób, że pisał na mnie listy, że jak ja go zostawię, to on się powieść, bo po prostu mi go żal. I też mówiłam sobie w głowę, że po prostu tak musi być, że ja muszę wychować dziecko i jak on wyjdzie, że będziemy szczęśliwą rodziną. W ogóle związałam się z nim, dlatego że on był silnym mężczyzną, fizycznie silnym, psychicznie wtedy wydawało mi się, że też. To było kłamstwo. Szukałam tak jakby ojca, którego mi w dzieciństwie zabrakło. Słuchajcie, wytrzymałam prawie 12 lat, czekając, wychowałam syna. Artur wyszedł, kiedy nasz syn szedł do pierwszej komunii. Wyszedł zupełnie inny człowiek, którego poznałam ileś lat temu. Ja byłam inną kobietą, bardziej dojrzałą. Były nieporozumienia między nami. Znaczy ja walczyłam, żeby on pracował, żeby żył uczciwie. On nie potrafił się odnaleźć w ogóle w społeczeństwie. Po tych latach zaczął handlować narkotykami. Znalazł się w miejscu przypadkowo, gdzie został pobity człowiek, który zmarł. Został oskarżony o pobycie ze skutkiem śmiertelnym. To było po 12 latach więzienia, był półtora roku na wolności, poszedł z powrotem siedzieć. Siedział też półtora roku. Też jeździłam. Pomogłam mu wyjść w jakiś sposób, pozałatwiałam jakieś tam pisma, że jest mi ciężko i tak dalej, i tak dalej. Ze względu na trudną sytuację rodzinną, uchylili mu areszt, wyszedł na wolność. Próbował jakoś sobie radzić, próbował żyć uczciwie, otworzył sobie lombard. Chociaż jak poszedł siedzieć, słuchajcie, oskarżony, tak był morderca, że pobiegł ze skutkiem, coś się w nim stało, po prostu psychicznie, z tego co później się dowiedziałam, załamał się bardzo. Więc to prawie, że mówiło się o psychiatryk. On jak wyszedł, zamknął się w tym lombardzie, po prostu pisał różne pisma do sądów, nie mógł się pogodzić w ogóle z tym, że go oskarżono o coś takiego, że po prostu znalazł się w takim miejscu, w którym nie powinien być, ale najgorzej. I zaczęły się narkotyki, zaczęły się sterydy, on stał się po prostu potworem dla mnie. Zaczął mnie traktować po prostu jak powietrze, jak zwierz, wyzywał mnie za nic po prostu, tak. W ogóle się odsunęliśmy od siebie. On zaczął się ukrywać z telefonem, chował pod poduszki, gdzie nigdy wcześniej tego nie robił. Zaczęłam podejrzewać, że kogoś ma. Mówię, no
Po prostu jestem kobietą i każda kobieta odczuje to, że mężczyzna ma kogoś innego. I tak było, że związał się z nastolatką z marginesu, głębia przyciąga głębie, razem ćpali, razem się uczyli. Kiedy w ogóle się dowiedziałam z kim i że to jest prawda, załamałam się bardzo. Bardzo nie wiedziałam, co w ogóle ze swoim życiem zrobić. Mówiłam, Boże, co ja zrobiłam ze swoim życiem? Gdzie jest 18 lat mojego życia? Oddaj mnie. Poszłam do kościoła, poszłam do spowiedzi, do kościoła katolickiego, byłam katoliczką. Opowiedziałam o wszystkim księdzu. Ksiądz mówi, zaciągnij go na terapię małżeńską. Ja mówię, ale jak? Przecież to jest ciekawe. Ja potrzebuję pomocy. Ja chcę w tym wszystkim odnaleźć Boga. Gdzie on jest? To ty idź na terapię. To była odpowiedź księdza. Słuchajcie, to był bardzo trudny dla mnie moment. Tak naprawdę ja fizycznie nawet wylądowałam się na pogotowiu. Myślałam, że mam zawał serca, że był stres tak silny. Szukałam w tym wszystkim Boga, gdzie jest Bóg, gdzie... Któregoś dnia siedząc tak sobie na Facebooku, przeglądałam w telefonie Artur Celański. Mówię, czy nikogo w tym Facebooku nie ma, tylko Artur Celański. Znałam Artura i Agatkę, znaczy się praktycznie od dzieciństwa, ale tak z widzenia. Mówiliśmy sobie cześć, tylko bardziej Artura, ze względu na tego momentu, jak tam drogi się przecinały czasami. Słuchajcie, coś tam zaczęłam sobie poczytywać, co Artur udostępniał. I w ogóle mówię tak, o co chodzi z ich nawróceniem? Jak to oni są nawróceni? Przypomniało mi się w ogóle, że kilkanaście lat temu oglądałam Agatki świadectwo w telewizji. Bardzo przeżyłam. Świadectwo nie miałam pojęcia, że ona takie życie miała. Mówię, Boże, przecież moje życie w porównaniu do niej to jest po prostu taka pesteczka. Coś małego. Zapragnęłam się z nią spotkać, aż bardziej znam Artura. Napisałam na Facebooku do Artura wiadomość, że chciałabym się z Agatą spotkać, porozmawiać. Po drugiej stronie siedziała Agata. Podała mi swój numer telefonu i tak się spotkałyśmy. Spotkałyśmy się w serii. Taka Agatka ostatnio mówiła, ja piłam piwo, ona piła Coca-Colę. Pamiętam, że pierwsza kupiła Coca-Colę, ja pierwsza kupiłam piwo na Coca-Colę i po prostu się zalałam wstydem. Powiedziała mi, jak zobaczyła Arturowi, jak spotkała Jezusa. Wiecie, tak zapragnęłam czuć to samo, co ona. Ona mnie zaprosiła do kościoła. Przyjechałam. W ogóle... No nie będę opowiadać o wrażeniu, jakie na mnie zrobiło. No nie rozumiałam nic praktycznie. Po nabożeństwie, po uwielbieniu, Agatka się zapytała mnie, czy ja chcę odeczyć się Jezusowi. Wiecie co? Zaufanie. Ja wtedy ufałam, że jest Bóg i ja po prostu chcę. Wiedziałam, że wcześniej czy później będę czuła to samo, co ona. Oddałam wtedy życie Jezusowi, chociaż dalej żyłam po swojemu. Ja byłam sporadycznie w kościele przez półtora roku, przez rok, może ze trzy razy. I był taki moment, to było pod koniec lata w tamtym roku, kiedy znalazłam się w parku z koleżanką, byłyśmy wcześniej na piwie. Wyszedł do nas mężczyzna, który ma ze 2 metry wzrostu, ze 200 kg wagi. Zaatakował moją koleżankę nożem, strasznie. Ja za nią obstałam, tak że mi się dostało, rzucał na o ziemię, bijał nóż przy mnie. No Bóg mnie wtedy ochronił, nic mi się nie stało, ale przyszłam do domu, nie chciałam już tam dalej żyć. Mówię, Jezu, ja nie chcę tak dalej żyć, ja nie umiem. Ja nie umiem, po prostu naucz mnie żyć. Zawsze jak czytałam Pismo Święte, to ja oskarżałam innych, oskarżałam swojego męża, oskarżałam swoje koleżanki, rodzinę, rodziców. I wtedy Bóg mi powiedział, teraz ośmiesz siebie. Teraz powiedz mi, co ty masz mi do powiedzenia, powiedz mi swoje grzechy. Wtedy mu powiedziałam i wtedy on do mnie przyszedł.
Jestem z wami tutaj dziś do tamtej pory. On mi zwraca moje życie, 20 lat mojego życia. I słuchajcie, po 2 latach, to było niedawno, 8 marca. Jestem w pracy, zadzwonił telefon, odbieram. Słyszę w telefonie przerażony głos. Nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Ćpałem, czy ja mam u ciebie jakieś szanse? Nie poznałam w ogóle, nie wiedziałam, kto do mnie mówi. Za chwilę po prostu doszło do mnie, że to Artur, mój mąż. Mówi: Artur, ale ja cię wybaczyłam, ja cię nienawidzę. Powiedziałam mu o tym, jak spotkałam Jezusa, usiąłam Ewangelię. Mówi: ale naszego małżeństwa już nie ma. Ja jestem innym człowiekiem. Mówię: to co od Boga, to Bóg odbuduje, a jeśli nie od Niego, to rozwali do końca. Wysłałam mu Pismo Święte, wysłałam mu książkę, którą napisał Artur. Zostawiłam go z tym. W ogóle chciałabym powiedzieć, że żyłam przez te 2 lata w takiej nienawiści do niego, w żalu, w nienawiści. Ja nie potrafiłam, nie wiedziałam, jak mam w ogóle wybaczyć. Mówię: Boże, jak ja mam wybaczyć? Powiedział do mnie: podejmij tę decyzję. Powiedz, że mu wybaczasz. Ja po prostu powiedziałam, że wybaczam. I to samo się działo tak praktycznie we mnie. I dopiero kiedy on się do mnie odezwał, ja zaczęłam z nim rozmawiać tak jak z bliźnim, dopiero stwierdziłam, że ja naprawdę wybaczyłam. Słuchajcie, jeszcze coś takiego mi się przypomniało, też ważne, jak był ostatni Tymoteusz. Miałam taki obraz, później po fakcie powiedziałam o tym Agatce, bo na razie mówię, może to coś tam w ogóle sobie sama wymyśliłam. Miałam taki obraz, że ta dziewczyna, ta kochanka mojego męża, trzyma mnie za nogę, prosząc mnie o pomoc. I słyszę głos: przyprowadź ją do mnie. Ja w ogóle tak się szarpałam i chciałam ją odtrącić. Mówię: Boże, jak ja mam do ciebie ją przyprowadzić? Mówię: to mój wróg. I to był taki ułamek sekundy, naprawdę. Tak spojrzałam w pewnym momencie na nią. Wiecie co, ja spojrzałam na swoje dziecko. Ja zaczęłam tak tu płakać. No, tak jakbym po prostu błagało mnie o pomoc moje dziecko. Słuchajcie, bo wiedziałam, że coś się wydarzy, że coś złego. Całą sobotę, całą niedzielę się o nią modliłam. W poniedziałek przychodzę z pracy, dostaję na Facebooka zdjęcie od znajomej, jakiejś tam z Nasielska. Rozwalony samochód, wypadek. No i ta dziewczyna napisała: o, to chyba kochanka twojego. A słuchajcie, ona jeździła samochodem naszym, to znaczy mojego męża, który kupiliśmy za pieniądze z naszego przyjęcia weselnego. On oddał jej nawet ten samochód. Także miała taki wypadek straszny, że samochód się nie nadaje do reparacji. Ona wyszła bez szlaku. W ogóle jak mi rodzina opowiadała, ktoś tam jechał za nią i widział, jak ona jechała. Wyjechała z Laurel Tiri, wymijała, nagle stanęła w poprzek i że w ogóle ona nie doprowadziła do jakiegoś karambolu. Że ktoś przez nią nie zginął, to po prostu cud. Wiem, że moje modlitwy ją uratowały. Co jeszcze ważnego? No. Chciałam powiedzieć, że wybaczyłam jej i gdyby ona dzisiaj do mnie przyszła i prosiła mnie o pomoc, jestem w stanie jej pomóc. Jak koleżance, jak bliźniemu, po prostu nie czuję nienawiści ani do niej, ani do swojego męża. Wiem, że tego dokonał we mnie Bóg. Jestem dzieckiem, poznaję go. Poznaję, zapraszam go do każdej dziedziny swojego życia. Mam wiele marzeń i pragnień, które wróciły mi z lat młodości. Wiem, że z nim się teraz spełnią. Będę się dzielić każdym świadectwem z wami. Amen. Amen. Amen.